Zapraszam do następnego unboxingu. Przed wami stoją ciekawe rzeczy. Mianowicie w tej małej paczuszce za licytacją wygraną na szczęście przeze mnie. A zresztą, zobaczycie, nie będę wam nic mówił. Będziecie tylko świadkami tego przełomowego odpakowania, bo to co będzie, to zrobi dużo. To zrobi dużo dla mojego grania. I nie tylko. Bo już psychika też zostanie troszeczkę załamana pod tym względem. Że tak można powiedzieć. O. Jeszcze tutaj. Jakieś przeszkody mi tutaj zastały. To coś tu ostrość się zawiesiła i nie było ciekawie. Dobra. Jeszcze tu. Co jedna tasiemka, która przeszkadza. O, i teraz może być. Dobra. Są to dwie gry na Super Nintendo. Ale i to jakie gry na Super Nintendo? Zaraz. Moment. Czyli tak. Pierwsze to jest F-Zero. Która jest w takim oto wydaniu. Tak. Naklejka w dobrym stanie. Fajny ten. Jak to się nazywa? Fajny kod. Tutaj. 006. Zobaczę stan. Nie widać za bardzo, żeby tam był jakiś brud. Chyba się odpali normalnie. Tą grę wygrałem. I zaraz. Że co proszę? Moment. Czy tu miał być cool spot? Tutaj miał być cool spot. Czyżbym ja wygrał inną aukcję? Czyż jedna gra się zgadza, bo to jest faktycznie F-Zero, ale chyba będę musiał napisać do gościa w takim razie. Bo coś mi tu się nie zgadza. Nie chciałem żadnych Winter Olympics z Lilhammer 94, bo mam to na Game Geara i mi wystarczy. No to będzie pierwszy opierdziel, poważny na Allegro, bo po raz pierwszy tu widzę, że dostałem nie tą grę, co trzeba. Ja jestem... Słuchajcie, miał być ten cwaniak. Na SNES-a. Po to specjalnie go wyrywałem. I co mam teraz zrobić? Słuchajcie. Gameplay, jaki zrobię, to tylko z F-Zero. I to później zrobię wieczorem, bo na razie nie mogę. Jestem... lekko zaniepokojony tą sytuacją. No nic, słuchajcie. Przybyło do mnie F-Zero. Bardzo dobry tytuł. Jeżeli sytuacja zostanie dopięta do końca, to może opiszę wam dokładnie tą sytuację, którą ja tutaj uczyniłem, jeżeli chodzi o licytację i tak dalej. No jestem w szoku. Po raz pierwszy dostałem co innego w połowie niż to, co chciałem, naprawdę. Nie ma tu nigdzie nic? No nie ma. Dobra, więc to był materiał o tych dwóch grach. Mam nadzieję, że zaskoczenie padło przede wszystkim na F-Zero, na to dziękuję, ale ja chciałem cool spota. Obraziłem się teraz. Do zobaczenia.